Cześć, witam Was z naszego opuszczonego studio, naszego opuszczonego lokalu. Jak być może wiecie, przenieśliśmy się naprzód budynku, gdzie obecnie urzędujemy, a tutaj będzie remont, stąd też te puste półki za mną. Jest to dla nas trudny czas, pełen ekscytacji, ale też wyzwań, dlatego miło by nam było, żebyście nam okazali wsparcie w formie subskrypcji oraz łapki w górę pod tym filmem. Jednak nie chciałem mówić dziś o przeprowadzce, a o tych dwóch modelach, które na pierwszy rzut oka zupełnie niczym się nie różnią, jednak kryją się między nimi istotne różnice, o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć, więc zapraszam do oglądania. Ostatnio Maverick wypuścił nowego Quantuma, jest to ten Quantum tutaj po mojej prawej. Różni się on od swojego poprzednika kilkoma detalami, o których chcę Wam opowiedzieć. I czym one są? Pierwsza nowość, o której informacji nie znajdziecie na pudełku, to to, że w nowym Quantumie mamy nowy spoiler, a w zasadzie spoiler od Quantuma Plusa, który został dosłownie przerzucony jeden do jednego z tamtego modelu do właśnie nowego Quantuma. Drugą różnicę znajdziemy po zdjęciu karoserii i zajrzeniu do zawieszenia modelu. Nie jest to różnica widoczna na pierwszy rzut oka, jednak możecie mi wierzyć, że będzie ona odczuwalna w jeździe, mianowicie są to wzmocnione części, wzmocnione półosie z kielichami z przodu oraz same kielichy z tyłu modelu, są to części HD, które wcześniej należało dokupić osobno, teraz są one w standardowym wyposażeniu modelu tak samo jak w modelu Quantum Plus, no jest to zmiana zdecydowanie na plus. Ostatnią zmianą jest zmiana regulatora z 30-amperowego na 80-amperowy. Co to oznacza? Oznacza to, że model będzie się lepiej zbierał na wolniejszych obrotach, będzie lepiej się spisywał na akumulatorze 3S oraz będzie się mniej grzał. Odnośnie grzania się, na silniku mamy już zamontowany radiator, czego nie mieliśmy w poprzedniej wersji modelu, był on dorzucony do pudełka, jednak musieliśmy go osobno zamontować. W gruncie rzeczy to koniec różnic między tymi modelami. Do nowego Quantuma musimy dopłacić 80 około złotych względem poprzedniej wersji i czy mimo wszystko jest to zmiana na plus? Myślę, że tak, dlatego że już w standardzie mamy części, które same w sobie są warte ponad stówkę, a i tak prawdopodobnie je dokupimy. Do tego mamy lepszy regulator oraz lepszy spoiler, bardziej giętki, bardziej wytrzymały. Oczywiście, jeżeli mamy model w starej wersji, to nie warto go kupować teraz w nowej, bo części prawdopodobnie już sobie wymieniliśmy, a regulator i spoiler nam jakoś tam prawdopodobnie służą. Jednak, jeżeli jeszcze nie mamy go w tej nowej wersji, a zastanawiamy się nad jego zakupem, to warto kupić go właśnie teraz w nowej wersji, ze względu na to, że kilka komponentów zostało już w nim ulepszonych. To by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, jeżeli się Wam podobało. Jeżeli nie, to też dajcie nam o tym znać. I zapraszamy na nasze kolejne produkcje. Do zobaczenia. Cześć!